Słuchasz podcastu Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. W dzisiejszym odcinku usłyszymy dr Karolinę Wojtasik, specjalistkę w dziedzinie bezpieczeństwa i terroryzmu, współpracującą z siłami specjalnymi, wykładającą także na Uniwersytecie Śląskim, która opowie nam o ISIS, genezie i działalności organizacji na Bliskim Wschodzie i w Europie. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania odcinka. Organizacja Państwo Islamskie przez ostatnie lata budziła w jednych strach, w innych podziw. Organizowała krwawe zamachy, okupowała ogromne tereny należące do Syrii i Iraku, a na zagrabionych ziemiach proklamowała kalifat. Kalifat, w którym ustanowiła drakońskie prawa. Kalifat, w którym ludność cywilna traktowana była po barbarzyńsku, a kara śmierci była orzekana bardzo często za najdrobniejsze nawet przewinienie. Z drugiej strony organizacja organizowała zamachy terrorystyczne, głównie w Europie, ale także inspirowała, dostarczała wiedzę, umiejętności bojownikom rozsianym po całym świecie. Za wiele zamachów, nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Azji, Afryce, ta organizacja była odpowiedzialna. W tym podcaście dowiecie się Państwo przede wszystkim następujących kwestii. Po pierwsze, jak prawidłowo używać nazwy organizacji? W mediach, w publicystyce, ale także w pracach naukowych niekiedy wymiennie stosuje się nazwy takie jak ISIS, ISIL, Państwo Islamskie czy Daesh. No i pytanie zasadnicze. Czy tak można? Czy używając którejś z tych nazw przypadkiem nie popełniamy błędu? Druga kwestia. Wyjaśnię, dlaczego data powstania organizacji, czyli 29 czerwca 2014 roku, ona widnieje w większości źródeł, jest datą umowną. I po trzecie, pokażę, jak organizacja Państwo Islamskie ewoluowała. Wszystko zaczęło się od człowieka, który nosił przydomek Abu Musab az-Zarqawi. To był Jordańczyk, który w 1999 roku wyszedł właśnie z więzienia. Abu Musab az-Zarqawi był weteranem wojny afgańsko-radzieckiej, a następnie w swojej ojczyźnie, w Jordanii, próbował walczyć z królem i z rządem, przygotowując jakąś formę zamachu. W 1992 roku okazało się, że w jego domu były materiały wybuchowe, duża ilość broni, został aresztowany. Wyszedł w 1999 roku na mocy amnestii i wiadomo było, że już w Jordanii nie będzie mógł kontynuować swojej działalności, ponieważ jest na celowniku służb. No i pytanie zasadnicze. Gdzie mógł w tym czasie pojechać człowiek, w którego sercu płonęła nienawiść do tego, co zachodnie, a z drugiej strony człowiek, który bardzo chciał walczyć. Oczywiście do Afganistanu. Przypominam, że w latach 1996-2001 Afganistanem rządzili talibowie. Afganistan to był kraj bardzo mocno doświadczony przez wojnę, przede wszystkim afgańsko-radziecką, lata 1979 do 1989. Potem wybuchła tam wojna domowa. Talibowie w latach 90. nie kontrolowali całego terytorium, ale większość. Z jednej strony wprowadzili drakońskie prawa, ale to, co jest dla nas najbardziej interesujące, godzili się, tolerowali obecność Al-Kaidy, ale przede wszystkim obozów szkoleniowych tej organizacji. Więc od 1996 roku do Afganistanu ściągali wszyscy ci, którzy w jakiś sposób byli ogarnięci ideą światowego dżihadu, wszyscy ci, którzy godzili się wziąć udział w treningach, w bazach prowadzonych przez Osamę Bin Ladena.
Abu Musab az-Zarqawi przybył do Afganistanu, spotkał się z Osamą Bin Ladenem, który zgodził się sfinansować jego obóz szkoleniowy dla Jordańczyków, którzy chcieliby w przyszłości zagrozić jordańskiemu królowi, rządowi i zmienić to państwo w islamski kalifat. Co ciekawe, w wielu źródłach znajdziemy informację, że Osama bin Laden nie do końca podzielał poglądy Abu Musaba al-Zarqawiego. No, pytanie zasadnicze, dlaczego? Otóż Abu Musab al-Zarqawi był znany z bardzo radykalnych poglądów, zwłaszcza na kwestie szyitów i innych odłamów islamu. On również był wyrazicielem, głosicielem idei takfir, mianowicie w islamie istnieje jakby możliwość uznania kogoś niewiernym za niewiernego. To się właśnie nazywa takfir, bo przypominam, że islam zabrania walczyć z innymi muzułmanami, chyba że właśnie ogłosi się bądź uzna się ich za niewiernych. Abu Musab az-Zarqawi uważał właśnie szyitów za niewiernych, tego uważał, że można ich po prostu atakować i zabijać. To podobno nie spotkało się z aprobatą Osamy bin Ladena, mimo wszystko dał pieniądze, pozwolił szkolić w obozie w pobliżu miasta Herat. Tam zresztą przyjeżdżali różni ludzie, których Abu Musab az-Zarqawi przygotowywał do walki. Prawdopodobnie ten obóz funkcjonowałby jeszcze bardzo długo, ale nadszedł 2001 rok, 11 września, i zamachy na World Trade Center i Pentagon. Jak wiemy, po zamachach rozpoczęły się amerykańskie naloty na Afganistan oraz w krótkim czasie do Afganistanu także przybyli żołnierze i Afganistan przestał być bezpiecznym schronieniem dla różnych organizacji terrorystycznych, m.in. Al-Kaidy. W tym momencie Abu Musab al-Zarqawi musiał się ewakuować. Mamy różne informacje co do tego, gdzie przebywał. Wiadomo, że na początku 2003 roku był już w Iraku. Rok 2003 to rok amerykańskiej inwazji na Irak. Amerykanie bardzo szybko i bardzo sprawnie radzą sobie z wojskiem Saddama Husajna. Jednakże wtedy też powstają różnego rodzaju grupy oporu, szyickie i sunnickie. I z nimi już nie jest tak łatwo sobie poradzić. W 2003 roku Abu Musab al-Zarqawi jest już w Iraku. W momencie, kiedy funkcjonował w Afganistanie, jego obóz nie nosił jakiejś konkretnej nazwy. W niektórych źródłach znajdziemy, że oni się po prostu nazywali Junt al-Sham. W momencie, kiedy Abu Musab al-Zarqawi jest w Iraku, organizacja zostaje wznowiona, znowu zaczynają przybywać ludzie z całego świata, którzy chcą walczyć z amerykańskim wojskiem i generalnie z zachodnią obecnością na muzułmańskich ziemiach, i oni właśnie kierowani są do Abu Musaby al-Zarqawiego, który kieruje już wtedy konkretną organizacją. W literaturze funkcjonuje kilka nazw, a także kilka skrótów. Przede wszystkim to jest organizacja Monoteizm i Dżihad, Jama, At-Tawhidi wa Dżihadi. O co chodzi? Jama to jest po prostu organizacja. At-Tawhid to jest monoteizm. Al-Dżihad, myślę, że nie muszę specjalnie tłumaczyć, stąd używa się skrótu JTJ, czyli jedno J reprezentuje słowo Jama, drugie Tawhid i trzecie Dżihad. Ta organizacja rozpoczyna różnego rodzaju działania w ramach zbrojnego oporu i niestety zapisze się w historii z powodu bardzo, ale to bardzo brutalnych ataków. Przede wszystkim to są krwawe zamachy na szyitów. Najważniejsze z nich organizowane są w dniu święta Aszura
w Karbali i Nadżafie. Ale organizacja Abu Musaby Azarkawiego także wsławi się czynnościami, które niestety potem przez lata będą kojarzone z Al-Kaidą, a potem z organizacją Państwo Islamskie. Chodzi o publiczne dekapitacje. Organizacje terrorystyczne już wcześniej porywały dziennikarzy czy pracowników organizacji pomocowych. Jakkolwiek to organizacja Abu Musaby Azarkawiego rozpoczęła haniebny proceder publicznych dekapitacji, przede wszystkim dekapitacji, które były nagrywane. Pierwszą ofiarą tego typu działań jest Amerykanin Nick Berg, który zostaje ścięty 7 maja 2004 roku przez napastnika, który jest zamaskowany. Najprawdopodobniej był to właśnie Azarkawi. 2004 rok to jest bardzo ważny rok dla organizacji. Wtedy to Abu Musab Azarkawi składa deklarację lojalności Osamie Bin Ladenowi i organizacja znowu zmienia nazwę. 17 października 2004 roku organizacja zaczyna być nazywana Tanzim Al-Qaida Al-Jihad fi Bilad Ar-Rafidaini, czyli Tanzim, organizacja, ugrupowanie Al-Qaida, to jest baza. W Bilad Ar-Rafidaini chodzi o Mezopotamię, generalnie kraj dwóch rzek. Organizacja używa historycznej nazwy geograficznej, tam nie ma słowa Irak, tylko właśnie Mezopotamia. Co ciekawe, bardzo często ta nazwa, czyli baza dżihadu w Mezopotamii, jest skracana i po prostu używa się nazwy Al-Kaida w Iraku. Tym sposobem Abu Musab Azarkawi otwiera kolejny front światowego dżihadu w Iraku właśnie. Organizacja Abu Musab Azarkawiego działa dalej. W 2005 roku Ayman al-Zawahiri, czyli wtedy człowiek numer 2 w Al-Kaidzie, pisze taki słynny list do przywódcy Al-Kaidy w Iraku z wyjaśnieniem planów organizacji na przyszłe lata. Chodzi przede wszystkim o wyparcie USA i sojuszników z Iraku, ustanowienie kalifatu na tym terenie, a także rozszerzenie wpływu organizacji na sąsiednie kraje, a w perspektywie starcie zbrojne z Izraelem. Plany są dalekosiężne, jak widać. Jakkolwiek w 2006 roku Abu Musab Azarkawi organizuje coś w rodzaju takiej organizacji parasolowej, która ma zjednoczyć te wszystkie grupy sunnickie walczące z wojskami amerykańskimi i wojskami koalicji. Ta nazwa tej organizacji funkcjonuje pod kilkoma szyldami. Czasami to jest po prostu Mujahideen Shura Council in Iraq. W języku arabskim najczęściej mówi się po prostu Majlis Shura Mujahidina w Irak, czyli Majlis to jest kongregacja, Shura to jest po prostu rada, zgromadzenie, Mujahiduna to jest liczba mnoga od słowa Mujahedin, Mujahid, czyli bojownik, no słowo Irak nie trzeba tłumaczyć. I ta organizacja gromadzi niejako pod pewnego rodzaju parasolem inne organizacje sunnickie, walczące z Amerykanami. Prawdopodobnie mogłaby ona ewoluować w coś innego, ale w 2006 roku w wyniku ataku amerykańskiego drona ginie Abu Musab Azarkawi. Organizacja jednak trwa dalej. Pojawia się nowy przywódca. Przez kilka miesięcy to jest Abu Ayyub al-Masri, który też dosyć szybko zginął, ale w 2006, dokładnie w październiku, w połowie października, organizacja znowu zmienia nazwę, tym razem na Państwo Islamskie Iraku, czyli Dawla Islamia Irakija, i przywódcą zostaje Abu Omar al-Baghdadi, który ginie zresztą po 4 latach i w 2010 roku zastępuje go Abu Bakr al-Baghdadi. My już doskonale kojarzymy to nazwisko, ponieważ kilka
lat później już o nim się będzie mówiło znacznie więcej w mediach, nie tylko ogólnoświatowych, ale polskich również. Organizacja działa nadal, ale w 2011 roku dochodzi do protestów w wielu krajach arabskich, zwanych arabską wiosną. W tym momencie dochodzi do różnego rodzaju form protestów, niepokojów, ale także wystąpień zbrojnych w kraju sąsiednim, czyli w Syrii. W tym momencie, czyli około roku 2013, organizacja, którą wciąż kieruje Abu Bakr al-Baghdadi, zmienia nazwę na Państwo Islamskie w Iraku i Syrii. Ad-Dawla al-Islamia fi Iraq wa Sham. I już w tej nazwie są pewnego rodzaju problemy. To przede wszystkim angielska wersja. Islamic State in Iraq and Syria jest proste, tak? Państwo Islamskie w Iraku i Syrii. I dzięki temu mamy skrót ISIS. Jakkolwiek. W oryginalnej nazwie arabskiej nie mamy słowa Syria, czyli Suria, tylko Sham. Cóż oznacza Sham? To jest znowu nazwa geograficzna, historyczna, odnosząca się do tak zwanej Wielkiej Syrii, Suria al-Kubra, czyli krainy geograficznej obejmującej Syrię, Irak, Liban, fragmenty Jordanii i Izraela. Więc najczęściej jest tak, że jako że nie ma znanego odpowiednika słowa Sham, tłumaczy się je po prostu jako Lewant. Lewant to jest włoskie słowo oznaczające wschód, używane na określenie państw leżących na wschodnim azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Stąd mamy skrót ISIL, czyli Islamic State in Iraq and Levant. Co ciekawe, czasami używa się też w mediach, w publicystyce skrótu Daesh. Daesh to jest rodzaj akronimu utworzonego właśnie z pierwszych liter arabskiej nazwy tej organizacji. Akronim Daesh tworzą literki Dal, Alif, Ain, Shin. Są różne sposoby wymawiania tego akronimu. Pewnie słyszeliście wersję Daesh, Daesh, czy taką najbliższą oryginałowi Daesh. Jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że wymawianie Ain z kesrą jest po prostu trudne. Stąd też taka bardzo uproszczona wersja Daesh. Co ciekawe, na terenach okupowanych przez organizację Państwo Islamskie ten skrót był zabroniony, ponieważ w języku arabskim istnieje bardzo podobne słowo, które oznacza wgniatać kogoś butem w ziemię i z tego też powodu organizacja nie pozwalała na używanie takiej nazwy, ba, za jej użycie groziła kara chłosty. Tymczasem mijają miesiące, organizacja rośnie w siłę, podbija kolejne terytoria. W 2014 roku zajmuje iracki Mosul, syryjską Rakkę i wiele innych miast. Wtedy też dochodzi do zerwania więzów organizacji z Al-Kaidą. Następuje wtedy rozdział organizacji Państwo Islamskie i Al-Kaida. Dochodzi też do pewnej zmiany nazwy. Otóż w pierwszy dzień Ramadanu, który wypada w 2014 roku 29 czerwca, Abu Bakr al-Baghdadi ogłasza właściwie powstanie nowej organizacji, ale tak naprawdę zmianę nazwy. Od tego momentu mówimy o państwie islamskim, Islamic State, albo Ad-Dawla al-Islamiyya. I właśnie datę 29 czerwca 2014 uważa się za moment powstania kalifatu. Co ciekawe, Abu Bakr al-Baghdadi zostaje ogłoszony kalifem. Przybiera imię kalifa Ibrahima. Kalifa
czyli przywódcy religijnego, ale także politycznego, wszystkich muzułmanów. Co oczywiście muzułmanom na całym świecie nie bardzo się spodobało. Muzułmanie na całym świecie protestują. W mediach społecznościowych rozpoczyna się akcja fotografowania się z napisem Not in my name, nie w moim imieniu. Ta nazwa, a przede wszystkim przymiotnik islamski, zostaje zawłaszczona przez barbarzyńską organizację terrorystyczną, co nie podoba się wielu muzułmanom. No i nic dziwnego. Mimo wszystko organizacja funkcjonuje. Dokonuje grabieży, zajmuje kolejne miasta syryjskie i irackie, ogłasza, że w różnych częściach świata też jest obecna, że tam są też ludzie, którzy zadeklarowali jej lojalność. Bardzo szybko rozpoczynają się naloty koalicji pod wodzą amerykańską, bombardowania pozycji tzw. państwa islamskiego w Syrii i w Iraku, a także działania na lądzie. W tym samym czasie organizacja próbuje funkcjonować w ramach własnego państwa. Oczywiście jest to państwo zagarnięte, jest to państwo oparte na terrorze i barbarzyńskich rządach, aczkolwiek przez kilkadziesiąt miesięcy funkcjonuje. Funkcjonuje administracja, opieka medyczna, nawet własna waluta. Organizacja jednak zostaje rozbita wiosną 2019 roku. Jesienią z kolei ginie jej przywódca Abu Bakr al-Baghdadi. Organizacja istnieje nadal. To są bojownicy pochowani w przyczółkach w Iraku i w Syrii. Jej możliwości działania są oczywiście dużo, dużo mniejsze. Jakkolwiek wciąż w różnych częściach świata żyją ludzie ogarnięci tą ideą, którą zapoczątkował Abu Musab al-Zarqawi. I w tym właśnie tkwi największe niebezpieczeństwo tej organizacji. I ważna kwestia na koniec. Nazewnictwo. Wyjaśniałam, dlaczego te nazwy zmieniały się tak często, ale warto pamiętać, że chociaż formalna nazwa Państwo Islamskie istnieje, jest używana przez organizację, w wielu miejscach na świecie jednak się jej nie używa. Jeżeli posłuchamy Al Jazeera, tam mówią bardzo wyraźnie Tanzim, czyli organizacja, i dopiero podają nazwę. Można mówić po prostu organizacja Państwo Islamskie, używać formy tak zwane Państwo Islamskie, bądź po prostu skrótu ISIS, ISIL bądź Daesh. Jest to ważne, żeby nie legitymizować państwowości zbrodniczego reżimu. W ramach ciekawostek na koniec, były sekretarz generalny ONZ-u, Ban Ki-moon, bardzo często używał zwrotu un-Islamic non-state, czyli nieislamskie, nie państwo, co myślę, że bardzo dobrze podsumowuje tę organizację. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.institutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia.